21 głosów za i 2 głosy wstrzymujące się. W ten sposób Rada Miasta Włocławek przyjęła dzisiaj uchwałę w sprawie wysokości opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń użyteczności publicznej Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej przy ulicy Żabiej 12A. Jest to naturalna konsekwencja utworzenia tego budynku, tego Centrum Organizacji Pozarządowych. Liczymy, że to będzie takie miejsce, w którym organizacje pozarządowe będą się rozwijać. Tam są doskonałe do tego warunki. Natomiast owszem, stawki są przyjęte i będziemy bacznie się przyglądać, jak to funkcjonuje i być może w dalszej przyszłości będziemy korygować tą uchwałę. Natomiast no, dzisiaj to jest zielone światło na to, żebyśmy mogli tam wprowadzić organizacje pozarządowe. Zadowolenia radnych nie podzielają reprezentanci organizacji pozarządowych. No niestety chyba mam takie wrażenie, że radni nie mają do końca orientacji, jak funkcjonuje trzeci sektor. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego miała posiedzenie 15 kwietnia, na którym członkowie Rady burzliwie dyskutowali propozycje opłat za użytkowanie pomieszczeń Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej. I w zasadzie Rada nie miała żadnych uwag co do komercyjnego udostępnienia tych pomieszczeń podmiotom innym niż organizacje pozarządowe. Największe kontrowersje budził podpunkt A, w którym wprowadzono opłaty za wynajem pomieszczeń na bieżącą działalność statutową stowarzyszeń. Budynek przy ulicy Żabiej 12A miał być inkubatorem, wspierać obywateli działających w ramach trzeciego sektora. Wszyscy doskonale wiemy, że tak zwane Centrum Organizacji świeci pustkami, nikt z tego nie korzysta i to się nie zmieni. Po prostu będzie to sztuczny twór, który będzie tak funkcjonował jak do tej pory. Moim zdaniem Centrum Organizacji Pozarządowych, takie z prawdziwego zdarzenia, powinny tworzyć organizacje pozarządowe. To one znają swoje potrzeby i swoje problemy. To one wiedzą, czego potrzebują, co robią i jak chcą to robić. A podmiot administracji samorządowej powinien wychodzić naprzeciw tego typu potrzebom organizacji pozarządowym. Czy zatem ulica Żabia 12A stanie się nie tylko adresem, ale prawdziwą przestrzenią działań Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej? Przekonamy się wkrótce. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.